jesteśmy tutaj bardzo roboczo, niespodziewanie, z partnerem w postaci projektu obywatelskiego kolegi Łukasza. Zaraz on też się przedstawią. Na takiej naradzie przed 2 tygodniami uzgodniliśmy, że przeprowadzimy takie spontaniczne, ale najlepsze z możliwych obywatelskie badania promienia PM-u, jeśli chodzi o niektóre miejsca we Wrocławiu. Podzieliliśmy się rolami, kolega Łukasz przygotował trasę. Nasz od lat zaprzyjaźniony Denizy Pieton z Krakowa przyjechał ze sprzętem, który robi tego typu badania, niezależne, pamiętajcie. I chcemy też, żebyście wszyscy naprawdę potraktowali poważnie to, co tu się dzieje, bo to wprawdzie jest tylko pomysł na to, jak w każdym miejscu w Polsce możecie robić podobne badania i działać na rzecz zmiany tego, co się dzieje. Kolega Łukasz z grupą ma tu bardzo ciekawy projekt z tym związany i teraz zaraz właśnie oddam mu głos, żebyście wiedzieli, dlaczego akurat Wrocław i w jakim kontekście Wrocław. Łukasz, przedstaw siebie i ekipę swoją, bo my to NTV jesteśmy, się to się znamy. O to oczywiście wszystko, by dzielić na powie resztę. Dzień dobry. Jesteśmy przedstawicielami grupy animatorów Smog Elektrosmog. Wybraliśmy trasę dzisiaj 3 miejsc, w których chcemy dokonać pomiaru, aby się przekonać, jak wygląda metodologia pomiaru, czego możemy się dowiedzieć podczas pomiaru i jak wygląda sytuacja z promieniowaniem elektromagnetycznym w tych miejscach, które wskazaliśmy. I tak najogólniej. Trasę też przygotowali się, tak. Tutaj można pokazać jeszcze raz, prawda, w tej szafie jest trasa, bo to sobie to już się dobrze zdjęcie, zdjęcie, które filmujemy. Najgorzej o tej trasie jeszcze. Proszę. No cóż, wybraliśmy 3 miejsca, 3 reprezentatywne miejsca. Plac Grunwaldzki w Wrocławiu, rynek, okolice ratusza oraz na Podrze, tam gdzie w zasadzie ta akcja animacyjna rozpoczęła się. No i cóż. Jaką grupa od dawna, powiedzmy, ten temat monitorujecie? No od pół roku. Uczymy się tego. Zgłębiamy tą wiedzę, która jest zaawansowana, dość abstrakcyjna, dlatego bardzo się cieszymy, że specjalista przyjechał ze sprzętem i może nas wesprzeć w poszukiwaniu rzetelnych informacji na temat tego promieniowania. No my się tego uczymy. Jest to oddolna inicjatywa, niezależna. No i tyle mogę powiedzieć na tym etapie. Po prostu połączyliśmy siły NTV razem z waszą tą grupą, no i Dionizego zaprosiliśmy. Dionizy. Dzień dobry, nazywam się Dionizy Pietroń, zajmuję się diagnostyką zdrowotności wnętrz. Jednym z aspektów zdrowotności jest pomiar poziomu mikrofal w danym otoczeniu czy w danym miejscu. Czym dysponujemy? Proszę Państwa, dysponujemy zjawiskiem, tak jak tutaj wspomnieli przedmówcy, o którym mało się wie, a które może szkodzić i szkodzi. Poznając zjawisko, poznając aspekty związane z mikrofalami, czy też w ogóle promieniowaniem niejonizującym, do jakiego należą mikrofale, ale nie tylko, próbujemy narzucić pędzącemu koniowi cywilizacji pewne cugle i nimi próbować zarządzać. Jest to trudne, bo koń cywilizacji napędzany jest pieniądzem, a tam, gdzie jest pieniądz i zysk, no to wiemy, że zdrowie ludzkie nie zawsze idzie w parze z takim rozwojem. No, ale my twardo stoimy na stanowisku, że świat jest dla nas, a nie my dla świata i dlatego będziemy tutaj mierzyć poziomy elektrosmogu. Przywiozłem ze sobą sprzęt dla amatora wysokiej próby. Będzie to sprzęt, z którym jako tako dałby sobie radę. Tak naprawdę zjawisko, tak jak żeśmy powiedzieli, jest na tyle niestety skomplikowane, że trzeba się troszkę w nie wgryźć. Dlatego mamy taki sprzęt, powiedzmy, z wyższej półki. Natomiast nie jest to sprzęt normatywny, czy nie jest to sprzęt z najwyższej półki. Sprzęty, które pokazałyby wszystkie zjawiska, jakie tutaj
mogą występować, no to są dziesiątki tysięcy złotych i godziny pomiarów. Ale my nie musimy się zajmować wszystkim. My wybierzemy te najbardziej istotne aspekty elektrosmogu i opomiarujemy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Jeszcze parę zdań na temat pewnych norm, które obowiązują po prostu w tej chwili w Polsce, czy szerzej w świecie, jeśli chodzi o to promieniowanie. I to jest bardzo trafne pytanie. Otóż rozwój przemysłu i technologii bezprzewodowych odbywa się w ramach norm, które powstały i które są uznawane chociażby w Polsce 50 lat temu. 50 lat temu, kiedy podejrzewano, że jedynym szkodliwym zjawiskiem jest nagrzewanie, szkodliwym zjawiskiem wywoływanym przez elektrosmog ogólnie definiowany. Otóż okazuje się, że w przeciągu tych 50 lat w sposób oczywisty niezależne instytucje badawcze pokazują, że istnieje oprócz zjawiska nagrzewania jeszcze efekt tak zwany biologiczny, który nie został uwzględniony pierwotnie. I w tej chwili toczy się bój ludzkości o to, żeby przemysł telekomunikacyjny uznał zjawisko bioszkodliwości elektrosmogu. My będziemy w naszych pomiarach odnosić się głównie do norm biologicznych, czyli norm czy zaleceń instytucji niezależnych powstałych lub powstających w ostatnich 10 latach, prawda? Tylko hasłowo odniesiemy się do normy powstałej, tak jak już powiedziałem, około 50 lat temu i którą uznaje Sanepid, ponieważ ona jest tak wysoka i odnosi się do tak innego zjawiska, że rozwodzenie się nad nią nie ma wielkiego sensu. Pierwszy rzut oka to jest typowe miejsce publiczne. Typowe miejsce publiczne, poziom elektrosmogu to jest około 10 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. No i tutaj zalecenia biologiczne to są rzędu dla miejsc, w których się przebywa do 100, czyli mamy 10 tysięcy, 100, no to około 100 razy więcej niż zalecają normy biologiczne. Około 100 razy więcej. Przy czym no to jest taki na razie wynik zbiorczy, prawda? Czyli wszystko, co nas otacza, łącznie z urządzeniami Wi-Fi miejscowymi, które są. No ale to jest coś, do czego możemy się odnieść. Natomiast ile pochodzi dokładnie z masztów, a ile z innych urządzeń, no to to jest już pomiar taki bardziej skomplikowany. Natomiast mamy poziom, że tu jest 100 razy więcej niż są zalecenia. Katedra Marii Magdaleny, jesteśmy w tym pierwszym patrolu wrocławskim, patrolu stop nadmiernemu promieniowaniu PM, stop szkodliwym mikrofalom pochodzącym z masztów telefonii komórkowej i w ogóle z technologii komórkowych. Czekaj, wezmę tylko zapytać, to wiem, że to było widać.
Jesteśmy przy fontannie w rynku, przy fontannie w rynku. No tu to jest potęga. Przy fontannie w rynku. Fontanna rynek, fontanna rynek. Tu jest potęga. Poczekaj, daj mi to kamerę wszystko, dobra? No to czekaj, musimy jeszcze raz odpalić. No ale dobra, jest już to. Już widać potęgę. Potęgę systemu. Klękajcie na rogu. To jest siedziba ratusz, siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta Wrocławia. Słynne miejsce. Tutaj mamy fontannę, oświetlarnię czynną. W tej chwili podchodzę do naszego Dionizego zapytać. Jesteśmy w rynku, Dionizy, robiliśmy już pierwszy powiat, to kolejny. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o normy, które nazywamy normami biologicznymi, a to, co tu się dzieje w rynku? Tak piękny wygląda rynek, wszystko jest pięknie, ale jest ten szkopuł. Tak, szkopuł jest taki, że normy biologiczne są przekroczone parę tysięcy razy. No. Wiąże się to z urządzeniami, jakie tutaj są zapewne ukryte po kościołach, po budynkach, jak i technologiami bezprzewodowymi, które nas obecnie bombardują ze wszystkich stron, czyniąc oczywiście nam wiele przyjemności, ale też szkodząc. No i my zajmujemy się takimi pomiarami, by wiedzieć, gdzie jesteśmy, by te technologie sprawiały nam przyjemność, a nie szkodziły, żeby ta równowaga nie była zachwiana na stronę szkodzenia, żeby po prostu ktoś, mówiąc brzydko, nie przegiął. A jak to wygląda tak na razie, żeby z takiej normalnej analizy, czy możesz coś powiedzieć, co tu się dzieje, jeśli chodzi o to? Tak, no to dla osób, które są zorientowane, to mniej więcej poziomy biologiczne, to jest około 100 mikrowatów na metr kwadrat. Tak się przyjmuje dla terenów otwartych, takich jak ten. Wstępne pomiary tutaj wskazują, że mamy około 50 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat, czyli 50 tysięcy do 100, no to jest właśnie to przekroczenie. Ale mówimy o normach biologicznych, bo norma sanepidowska to jest 100 tysięcy, prawda, mikrowatów na metr kwadrat. Dziękuję Ci bardzo. Mam jeszcze kolejne miejsca. Tutaj dam teraz mikrofon Łukaszowi, który reprezentuje inicjatywę naszego partnera w tym przedsięwzięciu. Jesteśmy na Facebooku live. Kilka zdań, Łukasz, od siebie i od Twojego projektu. Zaskakujące dla nas jako animatorów akcji Smog Elektro Smog jest to, że stworzyliśmy tutaj bazę nadajniku telefonii komórkowej. To jest produkt z BitSearch, takiego serwisu społecznego. Z tego wynika, że jest ich tutaj bardzo dużo na rynku, natomiast widzieliśmy raptem jeden. A zatem gdzie one są, jakie nam leżyć, to jest pytanie otwarte. Oczywiście tego na dachach nie widać pod trasie. No i cóż, to jest bardzo ciekawa tematyka, tak? Jak namierzyć te niewidoczne, choć istniejące i siejące nadajniki telefonii komórkowej. No to tyle. Mhm. Słuchajcie, idziemy dalej, zaraz jeszcze będziemy jedno, dwa miejsca, byliśmy przecież na placu Kowalskim, to jest ważna akcja, róbcie to samo wszędzie w Polsce. Jesteśmy w Wrocławiu, w jakiej dzielnicy, gdzie? Jesteśmy na osiedlu na Todrze. Dobra. We Wrocławiu. I cóż, jesteśmy na terenie Szkoły Podstawowej imienia Tradycji Orła Białego. Zbieraliśmy podpisy od sąsiadów pod petycją dotyczącą rzetelnego pomiaru promieniowania. Ponad 100 osób podpisało się pod tą petycją. Natomiast nie uzyskaliśmy wsparcia dyrekcji tej szkoły. I to nas zaskoczyło. Natomiast chcemy dokonać tutaj pomiaru, aby przedstawić ewentualnie tak. Go dyrekcji i zapytać jeszcze raz, czy nie widzą powodu, aby ten pomiar został zrealizowany. Dobra, jak ta sytuacja? Czekamy na działania tutaj. Ty sytuacja? No ja bym tutaj tą piłkę się dwa razy zastanowił, czy nie zmienić boiska. Dobra.
Także wychodzą bardzo duże wartości, jeżeli mówimy o normy biologiczne, ale tutaj jest około co najmniej 20 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. Przypominam, chociażby dla takiego miasta jak Salzburg, zalecenia w tej chwili, żeby nie być gołosłownym, są na zewnątrz około 100 mikrowatów na metr kwadrat. Tutaj mamy około 20 tysięcy. Pomiar jest powtarzalny. Także mamy, proszę bardzo, tutaj zbiorczą. Czekajcie, przejadę dookoła. Teraz jak będę złapał potem, to tę kamerę wyniki. Czekaj, teraz ja to sam wezmę. Okay, jeszcze dokończę koło, dobrze? Dobra, dokończ koło. Odsłaniam folię, ale się nie powinno tak trzymać, żeby anteny nie zasłonić. Tak, zresztą zapisujesz, prawda, wszystko teraz? Tak, czy inaczej? Jest to zapisane. No to co, usiądźmy sobie w cieplejszym miejscu. Jakieś miejsce, gdzie tak, możesz wejść, tam wchodząc jakiś bar, tam czy tam jest. Tak, i rezerwację mamy na 16.30. No to chodźmy. Jak coś społecznie można było dobrego zrobić. Bo tak, mamy pasaż grunwaldzki, katedra, szkoła. A między katedrą a szkołą mieliśmy rynek, po prostu nazwijmy to rynek, dobrze, no to tak, takie słowo wstępu. Otóż nasz pomiar był to pomiar orientacyjny, używaliśmy sprzętu średnio wysokiej klasy, ale bez autoryzacji, pomiar miał charakter szacunkowy, mierzyliśmy sumaryczne pola mikrofalowe, czyli z zakresu od 2,5 do 8, może nie, troszeczkę nawet tam była poszerzona skala poniżej 2,5, powiedzmy od 0,5 giga do 8 gigaherców, czyli bardzo szeroka skala pomiarowa. Interesowało nas to, co szkodzi ludziom, czyli wartość zbiorcza. Na początku też warto podkreślić, że ponieważ był to pomiar zbiorczy, więc mierzyliśmy nie tylko emisje, sygnały pochodzące od masztów telefonii komórkowej, ale od wszelkich nadajników mikrofalowych, o których nie wiedzieliśmy, a przyrządy to wychwyciły. Dla przykładu Wi-Fi. No i jeżeli chodzi o rezultaty pomiarów takie przybliżone, to pasaż grunwaldzki, pierwsze miejsce, pasaż wewnątrz, poziom około 20 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. Ja na końcu omówię, czy to jest dużo, czy mało, ile to w ogóle jest. W katedrze, pod katedrą, przepraszam, to była katedra Marii Magdaleny? Tak, Marii Magdaleny. Dobrze, tam był poziom około 2,5 tysiąca mikrowatów na metr kwadrat. Na rynku w rejonie ratusza mieliśmy wartości ponad 50 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. Natomiast na boisku szkolnym... Dzień dobry. Natomiast na boisku szkolnym poziomy wahają się od 20 do ponad 25 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. No i teraz proszę Państwa, co to oznacza? Otóż jeżeli odniesiemy te wartości do współcześnie używanych tak zwanych norm biologicznych, używanych przez właściwie wszystkie środowiska, które są prawdziwie zatroskane wpływem promieniowania mikrofalowego na życie, w szczególności na zdrowie ludzi, no to te organizacje przyjmują, mówię o normach biologicznych, około 100 mikrowatów na metr kwadrat. To jest poziom, dla przykładu miasto Salzburg zaleca
i w tej chwili te zalecenia są realizowane, by tak sytuować maszty telefonii komórkowej, tak ustalać moc Wi-Fi i innych urządzeń, by w dowolnie wybranym miejscu, dla przykładu w Salzburgu, poziom był około 100 mikrowatów na metr kwadrat. My tutaj mamy tysiące, a niekiedy dziesiątki tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. Szczególnie zjawisko szkoły jest tutaj świetnym przykładem tego, że mamy dużo do zrobienia. Mówimy jako ludzie, bo przecież żyjemy w takich realiach, bo dzieci nie mają wpływu na to, do jakich warunków są zmuszane uczęszczać. I tutaj rola dyrekcji, w szczególności władz, by zatroszczyć się o środowisko, w jakim przebywają długie godziny dzieci. Bezbronne w sumie. Więc nie ma się co chować za normy sanepidowskie, które właściwie podstawy norm sanepidowskich były ustalane 50 lat temu. 50 lat w historii nauki i przemysłu są to całe eony. Dlatego coś, co było ustalone 50 lat temu niemalże, nie powinno obowiązywać dzisiaj. Przecież świat poszedł do przodu w tym czasie, a w szczególności świat informatyczno-telekomunikacyjny, bardzo daleko. Dlatego powinniśmy się odnosić do norm biologicznych, a nie sanepidowskich. Historię powstania normy sanepidowskiej można by było omówić w osobnym rozdziale i osobnym programie. Natomiast pokrótce, normy te mówią o tym, że mikrofale, które tutaj mierzymy, mogą ci zaszkodzić tylko wówczas, jeżeli cię na tyle nagrzeją, że procesy grzewcze poczynią szkodę w organizmie, czy to w postaci uszkodzenia komórek, czy koagulacji krwi, nieważne. Natomiast tu mamy zupełnie inne zjawiska, tak zwane biologiczne, nie grzewcze. Co więcej, normy odnoszące się do nagrzewania ciała były ustalane, tak jak mówię, około 50 lat temu przez organizację, która w ogóle powstała w sposób tajemniczy, nie wiadomo, nazywa się, ma ona swoją oficjalną nazwę i nawet Komisja Europejska, i są to oficjalne pisma, dziwi się, że ktokolwiek powołuje się na ustalenia tejże organizacji. A ta organizacja, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Pomiarów Promieniowań niejonizujących, bo o niej mówimy, ona ma skrót angielskojęzyczny, ona się też broni, że przecież jej pomiary były tylko dla ekspozycji 6-minutowej, a my mamy tutaj ekspozycję 24/7, jak to się mówi kolokwialnie, więc w ogóle powoływanie się na normy sanepidowskie nie ma ani podstaw logicznych, a co więcej, ono prawnie też jest pod znakiem zapytania, bo jeżeli mówimy o zaleceniach Komisji Europejskiej, która jest jak organem nie tylko opinio, ale i prawotwórczym, ona wyraźnie mówi o tym, że trzeba przy ustalaniu limitów brać pod uwagę najnowsze badania. Tego nikt nie robi, przynajmniej tutaj w kraju nad Wisłą, więc może czas to zmienić. No to podsumujmy sobie. W ilu krotce mamy przekroczenie normy przyjętej w Salzburgu za bezpieczeństwo? Jeżeli przyjmiemy poziom 100 mikrowatów na metr kwadrat za poziom bezpieczny, biologiczny, tak jak to miasto Salzburg sobie ustaliło, to jeżeli weźmiemy poziom w szkole, który został zmierzony, a tutaj mamy poziom w piku W na metr kwadrat, co odpowiada, jeszcze raz się upewnię, żeby was tu nie pokłamać, raz, dwa, trzy, to jest ponad 25 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat. No więc 25 tysięcy mikrowatów podzielić na 100 mikrowatów, to wyjdzie nam, słuchajcie, że 250 razy więcej niż Salzburg. Zadam kolejne pytanie.
Ta szkoła, szkoła podstawowa imienia Tradycji Orła Białego, jest jedną z najgorszych szkół we Wrocławiu pod względem zachowania uczniów i ocen. Jak pole elektromagnetyczne może wpływać na ich zachowania uczniów? Czy w ogóle? Bo musimy postawić te argumenty, chociażby pani dyrektor, aby zgodziła się poprzeć metodyczny pomiar, który byłby rzetelny, tak? Istnieje wiele opracowań, do których można dotrzeć. Ja mogę wam pomóc w zacytowaniu ich i dokładnej lokalizacji już post factum, mówiących o tym, że mikrofale działają oprócz efektu grzewczego, normy sanepidowskie, w sposób biologiczny, czyli powodują dysfunkcję na poziomie komunikacji międzykomórkowej w organizmach. Istnieją badania, które pokazują, że ponieważ to promieniowanie jest zupełnie nienaturalne, ono nie występuje na Ziemi. Mówi się, że często ogólnie podają tak zwani eksperci fakt, że przecież człowiek się wychowywał w środowisku elektromagnetyzmu. Owszem, ale nie takich fal. Te fale pojawiły się w historii ludzkości kilkadziesiąt lat temu. Tak naprawdę w Polsce możemy mówić o telefonii komórkowej od lat 20, może 25, a tak to jest bardzo krótko. Człowiek nie wykształcił mechanizmów obronnych, jest zupełnie nieprzygotowany na te fale z tego zakresu. Dlatego badania stosunkowo niedawno ogłoszone mówią o tym, że organizm reaguje na, tak jak reaguje na wirusa. Komórki zaczynają reagować, zamykając się w sobie. Pojawia się mechanizm tak zwanego podrażnienia, a później przechodzącego w ospałość. No tak to się zwykle taki to jest mechanizm się pojawia, że osoby wrażliwe, a coraz więcej jest takich, reagują na to jako na coś, na efekt drażnienia, tylko nie wiedzą skąd on pochodzi. Wobec tego to rozdrażnianie może przenosić się na drażliwość zewnętrzną, która później przechodzi w tak zwane zamknięcie, czyli ospałość. Pojawiają się, i to jest stwierdzane u osób, które są narażone na intensywne pola mikrofalowe, to jest efekt pobudzenia, a później efekt ospałości. Czy ma to wpływ na wyniki w nauce? Na pewno ma. Natomiast na zachowanie zdecydowanie tak, bo to jest czynnik niewidzialny, który cię drażni, a dzieci w szczególności są ekspresywne w odczuwaniu, więc jak coś je drażni, być może nadreagowują na już cokolwiek, co je spotyka. No i tak samo ten problem dotyczy naszych polityków, bo przecież w Sukiennicach, gdzie dokonywałeś trzeciego pomiaru, te wskaźniki były jeszcze większe. Tak. Przy czym politycy mają, albo przynajmniej mają świadomość, albo mają jakąś możliwość wyboru. Natomiast dzieci nie. Dzieci są bezbronne. One trafiają w takie środowisko, jakie im dorośli zafundują. Dlatego warto też powiedzieć, że mierzyliśmy zbiorcze promieniowanie, czyli od masztów i technologii Wi-Fi. Technologia Wi-Fi w bardziej świadomych krajach, jeżeli chodzi o szkodliwość pól elektromagnetycznych wysokich częstości, jest wypierana ze żłobków, ze szkół. Przykładem może być na przykład Francja. Dlatego ta informacja warto by było, żeby dotarła do dyrekcji szkół, żeby nie przesadzały z technologią Wi-Fi. Dlatego nie tylko maszty, ale również Wi-Fi. Słuchajcie, mam jeszcze 20 minut czasu, bo tam musimy nie pytać, czy korzystajcie maksymalnie jeszcze z jakichś pytań. Ja mam pytanie jeszcze tak, bo duża różnica jest między katedrą Marii Magdalenek a
a z Kielnicami. To jest centrum miasta w zasadzie. Skąd właśnie, jeśli chodzi o zachodzenie się na siebie, taka różnica w centrum miasta? Bo bardzo dużo, duże zawieszenie tak właśnie na dajników. No ale tutaj też w okolicy kościoła wygląda, że jest ich więcej nawet tak niż z Kielnicami. Tak, jeżeli chodzi o specyfikę pomiarów, to powinniśmy wiedzieć, że promieniowanie mikrofalowe, ono się odbija od budynków, dokonuje zagęszczeń, jak i rozrzedzeń. Dobrze. Dlatego ważny jest punkt pomiarowy. Tam, gdzie żeśmy mierzyli koło kościoła, ja jeszcze raz spojrzę, no to poziom na zewnątrz około 2500 mikrowatów na metr kwadrat, to jest duży poziom. Natomiast na rynku mamy, koło kościoła była to przestrzeń, że tak powiem, w odróżnieniu od rynku, wolna od ścisłej zabudowy. Tam, że tak powiem, te promienie czy promieniowanie, fale mogły się gdzieś rozpędzić, nie było tylu odbić. Jeżeli chodzi o rynek, to jest Niecka. Tam emitery będące źródłem fal, umieszczone wystarczająco gęsto, powodują efekt takiej puszki. To promieniowanie się odbija z lewo na prawo. Poza tym liczmy się z tym, że instytucje publiczne, takie jakie mają swoje korzenie w ratuszu, one mają swoje własne routery i urządzenia emitujące, które my też zbieramy. Jeżeli chodzi o kościół tutaj, no to bardzo często na kościołach są nadajniki, ale nadajnik też nie wysyła promieniowania uniformicznie w przestrzeń. On ma zadane kierunki nadawania, ścieżkę swoją w zależności od usytuowania anten. Mamy różne wyniki pomiarów, nawet będąc w takiej samej odległości od jednej anteny, jeżeli przejdziemy 30 metrów w lewo i w prawo, możemy mieć różne wskazania. Czyli rozumiem, że na przykład w przedszkolu należałoby zrobić dokładnie po pomiaru, wykonywaliście gdzie? Na przestrzeni publicznej. Przestrzeni publicznej. Tak, wojsku, tak. Czyli przesunięcie powiedzmy 30 czy 50 metrów mogłoby w przypadku przedszkola dawać zupełnie inny pomiar. To znaczy tak, jeżeli bierzemy pod uwagę przedszkole czy szkołę, no to maszty, jakie są źródła? No główne źródła to jest maszty przekaźnikowe. No to jeżeli chodzi o maszt, no to on jest z reguły widoczny, bo jest albo na przedszkolu czy na szkole, albo gdzieś obok. Chyba, że to jest kościół. Kościoły bardzo dobrze kamuflują nadajniki. Także chowają za, nie wiem, w koronie Jezusa albo za krzyżem. Też spotkałem się z malowaniem pod taki kolor, żeby nie było ich widać. Dobra, to są kościoły. Natomiast jeżeli chodzi o routery Wi-Fi, no to one są umieszczane głównie w szkole, prawda? No więc pomiar, jeżeli byśmy mierzyli, że tak powiem, z przedszkole czy szkołę, to należałoby zacząć od miejsc, gdzie dzieci są najczęściej, czyli od klas. Przechodzimy do klas z miernikiem, no i już widzimy, że skalę poziomu. Tak, były takie dokonywane pomiary właśnie w przedszkolach, w klasach. W Krakowie. Tak. Teraz... I tam jakie to były poziomy? Wszystko tutaj udostępniła publicznie pani Cali. W ramach projektu teraz tak, czy to są routery powiedzmy w przedszkolu, czy w domu, czy w miejscach publicznych, one emitują, no tutaj liczmy się, że w okolicy routerów to jest ponad 2000 mikrowatów na metr kwadrat, to jest minimalne.
minimalna dawka, jaką emituje router w tym najbliższym jego zasięgu lub dużo są mocniejsze routery. Natomiast o czym warto jeszcze wiedzieć, że sposób pomiaru też determinuje wartości. Otóż sygnały cyfrowe, a tak, o takich mówimy, powszechnie używane przez telefonię komórkową czy urządzenia typu routery, one modulują swój sygnał i w odróżnieniu od sygnału analogowego, gdzie mamy mniej więcej stałą falę nośną i w ramach jej mocy modulowany jest sygnał, tutaj mamy piki. I sygnały cyfrowe mogą być mierzone albo podając wartości pików, albo podając wartości średnie. I to są diametralnie różne pomiary. Dlatego uważajmy na to, na raporty instytucji publicznych. Raporty nawet niezależnych instytucji publicznych bardzo często, ja się spotkałem, podają wartości uśrednione. A my powinniśmy mierzyć piki, bo to jest to, co według najnowszych badań szkodzi ludziom i w ogóle życiu, zwierzętom też. To są wartości pikowe. Więc słuchajcie, jak ja bym na tym mierniku wrzucił, a akurat mają możliwości pomiaru wartości pikowej i wartości średniej, jeden z tych mierników mierzy na bieżąco pikową i wartość średnią, no to widać chociażby na nim, że wartość średnia jest 10 razy mniejsza. Więc teraz jak patrzymy na publikację, patrzmy, jaki to był pomiar. Czyli metodologia jest kluczem. Metodologia jest kluczem, czyli słuchajcie, no, zjawisko o tyle jest trudne, że trzeba mieć jakąś podstawową wiedzę na jego temat, żeby dokonywać pomiarów. A jeszcze chciałbym się dowiedzieć, mówiłeś o Salzburgu i tej normie. Ta norma, jeśli chodzi o Salzburg, ona została przyjęta na podstawie czego? Na podstawie zapewne, bo nie znam kulisów okoliczności, w jakich oni przyjmowali tą normę, co brali pod uwagę. Zapewne brali pod uwagę badania niezależnych jednostek, wskazania instytutów, chociażby tak jak z Instytutu Niemieckiego IBN, Baubiologii. Tam normy biologiczne, wskazania dla poziomu promieniowania mikrofalowego dla wnętrz, oni robią dla wnętrz, to jest 10 mikrowatów na metr kwadratowy, prawda? 10. To w ogóle jesteś w kosmosie. Także proces monitorowania sytuacji na bieżąco. Czy masz takie informacje? Jeżeli chodzi o Salzburg, nie mam takiej informacji. Ja podałem ten Salzburg, ale mam taki szczegółowy wykaz, tylko zostawiłem go w aucie, nie chcę go cytować z głowy, bo to nie jest jeden jedyny Salzburg. Salzburg, że tak powiem, jest w mojej głowie, bo jest, ale oprócz tego są jeszcze inne miejsca. Jak one monitorują, nie wiem. A jakie tam starania te miasta podjęły właśnie, czyli inaczej mówiąc, jakie działania prowadzą do tak radykalnego obniżenia? Wydaje mi się, że świadomość społeczna. My żeśmy się tutaj, słuchajcie, skoncentrowali na Salzburgu, ale znacznie większym obszarem są Włochy. Państwo w sumie młode, no, niecałe 200 lat ma, ale świadomość społeczna, jeżeli chodzi o pola mikrofalowe, jest na tyle duża, że w tej chwili już we Włoszech są normy obowiązujące w całym kraju, dużo, dużo ostrzejsze niż w Polsce. W tej chwili w Polsce, tak trochę przeskakując tylko z tematu, ale też oscylujemy w zagadnieniach, w Polsce planuje się podwyższenie norm, czyli nawet tych sanepidowskich jeszcze 10-krotne, po to, żeby umożliwić operatorom wprowadzanie nowych urządzeń, nowych technologii. Także słuchajcie, działania, trzeba sobie jasno powiedzieć, działania prozdrowotne są w jawnej sprzeczności z interesami przemysłu. Tutaj taką małą dygresję zrobię, ponieważ w ramach tego wchodzenia do FG, wiecie, słyszeliście w mediach, o tym się troszkę mówiło, że w Łodzi tam zatoki naukowe i miasteczko akademickie ma być przedmiotem testu.
i trzeba przyznać, że gdyby tam planujemy tak już o tym nie wiecie, nawet, że taki plan jest, żeby pojechać tam inkognito i porobić tam po cichu badania, bo tam dopiero może się dziać. Tylko to jest pytanie, czy jaka aparatura, powiedzmy, będzie, czy ta aparatura jest wystarczająca, żeby te 5G też ciągnąć, czy to coś jeszcze? To znaczy tak, według mojej wiedzy 5G wchodzi w dwóch zakresach, R1 i R2. R1 to jest to pierwsze pasmo, które będzie wprowadzone najszerzej i to jest pasmo z zakresu mierzalnego, czyli do 8 GHz. Tą najczęstszą częstotliwością tej zakresu R1 to jest 3 giga, więc będziemy mogli to pomierzyć. Natomiast później jest częstotliwość R2. Na razie nie ma urządzeń, które by operowały na zakresach R2, ale tam się mówi o kilkudziesięciu gigahercach. Kilkadziesiąt gigaherców w tej chwili jest niemierzalne. Ja robiłem takie rozeznanie, co oferują na rynku firmy dostarczające mierniki, to w tej chwili nie ma mierników dostępnych, nawet te wojskowe to są do 10, no to powiedzmy 18 gigaherców, jakie znalazłem. Więc tutaj jesteśmy właściwie bezbronni w tym momencie. Warto też wspomnieć o tym, że technologia 5G już wchodzi w tych wysokich zakresach w przemyśle samochodowym chociażby. Auta produkowane od tego roku, średniej klasy, te, które mają już radary z tyłu, z przodu, to te radary właśnie chodzą na technologii, na częstotliwościach kilkadziesiąt gigaherców. One są zupełnie niemierzalne. Także słuchajcie, już od tego roku, stojąc w korkach, powoli jesteśmy w pułapie kilkudziesięciu gigaherców. Jak się chronić przed takim promieniowaniem elektromagnetycznym? Co w jakiś sposób? No więc ja bym tutaj odpowiedział na dwóch płaszczyznach. Pierwsze to jest ogólnospołeczny. Ogólnospołeczny to jest to, co robimy w tej chwili, czyli akcja głównie mająca charakter informacyjny, apelująca do rozsądku i sumień, bo prawo jest gdzieś ustawione daleko i tutaj zmiana prawa, ona pewnie się dokona, ale trzeba to przeżyć. No i to jest pierwsza rzecz, a druga, i tutaj to jest ograniczanie emisji, czyli narzucanie jakichś ryz instytucjom, które instalują urządzenia i instytucjom, które są beneficjentami, chociażby szkoły. Drugi pułap zabezpieczeń to jest nasze prywatne ja tu i teraz. No więc tu zdecydowanie tak. To chodzi o zabezpieczenia głównie miejsca spania, miejsca mieszkania, ale głównie sypialni, ponieważ inaczej funkcjonuje nasz organizm w trybie czuwania, czyli w dzień, a inaczej w trybie odpoczynku w nocy. No więc dużo gorzej radzimy sobie w nocy jako organizmy z tym promieniowaniem. Więc jeżeli masz sypialnię, podejrzewasz, że coś się dzieje, no to trzeba dokonać identyfikacji. Tu jest troszeczkę trudniej, bo można by było powiedzieć, że są takie mierniki, które za paręset złotych można kupić, które coś pokazują, ale to jest pokazanie, że jest problem. Natomiast żeby zaradzić temu problemowi, to trzeba wiedzieć, co jest jego źródłem, bo jego źródłem może być Wi-Fi twoje w domu, może być urządzenie typu drukarka z włączonym, słuchajcie, emiterem mikrofal, o którym ty nie wiesz. Telewizory w tej chwili plazmowe powszechnie mają po włączeniu opcję Wi-Fi, która od razu działa, więc nawet trudno jest ją wyłączyć, gdzieś tam trzeba poszperać, żeby to wyłączyć. No i to jest jedno, a drugie no to są źródła typu, że sąsiad za ścianą ma stację DECT, czyli telefonii bezprzewodowej, która szczególnie
szczególnie się okazuje, jest szkodliwa. Chodzi o wewnętrzną modulację sygnału, to jest jeszcze inne zjawisko, ale ono się dokłada. Czyli, ale po identyfikacji źródeł i poziomu już wiemy, jak poszczególne urządzenia nam szkodzą i co z tym zrobić. Oczywiście nie musimy wyłączać wszystkiego, bo można w sposób mądry z tych dobrodziejstw skorzystać. Czyli Wi-Fi zamiast koło łóżka przenieśmy do najdalszego kątu, jeśli to jest możliwe, mieszkanie. Na noc wyłączajmy. To są takie prewencje. Albo włączajmy jak używamy, później wyłączamy. Bardzo dużą świadomość i dobrodziejstwo możemy sobie zrobić odpowiednio używając telefony. Tu jest podstawa sprawa, to jest to, że używamy miliardy razy te telefony. Często tam przypadając do ucha i koniec dopiero tak. To znaczy tak, ale nie tylko. Ja się zajmuję diagnostyką zdrowotności wnętrz, więc to jest jedna z rzeczy, która współcześnie bardzo szkodzi, ale nie tylko. Natomiast jeżeli przyjeżdżam i mierzę, to również spotykam się z użyciem, słuchajcie, robię pomiar, a okazuje się, że mamy maszt w kieszeni. Biorę telefon. Przepraszam, mogę tak? Na przykład biorę telefon jego mościa i patrzę na wyświetlacz, ma na przykład włączony Bluetooth cały czas. Ja mówię, czy korzystasz z Bluetooth? A co to jest? Nie? A co to jest? Bo Bluetooth, umówmy się, jest używany przez nieśmiałych nastolatków do zagadywania dziewczyny w autobusie, nie? Ale czy on czemuś innemu służy, prawda? No można sobie tam przesłać jakąś muzykę, jakiś klip, ale nie w trybie cały czas. A Bluetooth nie jest to urządzenie typowo pasywne, ono przecież się komunikuje. Wi-Fi, tak samo włączone cały czas Wi-Fi, prawda? Wi-Fi, no to też najczęściej używane jest, jak nie mamy odpowiedniej opcji z operatorem wykupionej na przesył danych i potrzebujemy sobie w kafejce coś ściągnąć, no ale później wyłączajmy, bo inaczej to mamy maszt w kieszeni. No i teraz tak, co to powoduje? Oczywiście nie umieramy od razu, ale więcej śpimy, więcej się kłócimy, bo to jest coś, co nas okrada z, nazwijmy to, energii życiowej, prawda? Także no, tak to wygląda, że odpowiadając na pytanie, oczywiście są możliwości zabezpieczenia się, czyli umiejętne stuningowanie urządzeń, z których korzystamy, świadomość, że są. Co przychodzi z sąsiedztwa, można bardzo dobrze już wtedy, jak to jest sąsiedztwo, czyli na zewnątrz, możemy się zabezpieczyć, na przykład malując sypialnię odpowiednią farbą lub montując jakieś szyby specjalne, czy żaluzje. Czy co jest w tej farbie, że ona działa? Są różne farby, natomiast jeżeli chodzi o mikrofale, tam generalnie składnikiem jest grafit, który ma własności o odpowiednich strukturach odbijająco-pochłaniające. Natomiast, tak jak mówię, żeby dobrze to zrobić, to trzeba zdiagnozować, gdzie jest źródło, bo słuchajcie, jeżeli my zrobimy to na chybił trafił, to sobie możemy nieraz pogorszyć. Są osoby, które montują, prawda, zabezpieczenia, ale nie wiedzą o źródle, które jest wewnątrz i te zabezpieczenia wtedy działają jeszcze gorzej, bo im odbijają do wewnątrz. Także słuchajcie, no troszkę jest tu wiedzy, ale nie ma się co przerażać, bo tej wiedzy nie jest tak dużo i gdyby sobie co dziesiąta osoba zadała trud, żeby taką pogadankę wysłuchać półgodzinną, ale to już by było, no nie była ziemia, bo to jest wystarczająca, te informacje, które tu mówimy przy stole, są wystarczającą taką podstawą, platformą, żeby na przykład zagadać panią dyrektor na wywiadówce, proszę pani, jak to jest z Wi-Fi w szkole? Po co ono w ogóle tutaj jest? Czy tu są jakieś emitery mikrofal jeszcze? Na przykład ta czujka tutaj w klasie, to po co ona jest? A bo to jest czujka alarmowa. A czy ona jest na podczerwień, która jest właściwie nieszkodliwa, czy na mikrofale, bo są takie i takie?
Prawda? Takie pytania. Albo słuchajcie, z takim miernikiem, niech się któryś tata pofatyguje, bo jest przecież na 50 osób w klasie, czy tam 25, co któraś jest w przemyśle telekomunikacyjnym, ma takie mierniki, niech wpadnie na wywiadówkę z miernikiem i odpali tak sobie od. I zobaczymy, jak się diody świecą, nie? I już się zaczyna troska, a niech na placu zabaw się ktoś taki pojawi. Zacznijmy zadawać pytania i się interesować. I wtedy zacznie się robić coraz fajniej. A te technologie niech nam służą, tylko używane w odpowiedni sposób, prawda? W szczerym polu to niemalże wskazuje zero, tak? Nic. Się nie porobię. W jakim kraju? Tutaj w Polsce? Więc wyobraźcie sobie, że już są takie plany przestrzenne, w cudzysłowie, by nawet w szczerym polu był odpowiedni poziom sygnału. Także, ale pytasz o poziom tła, czyli co by było, gdybyśmy się cofnęli 50 lat do tyłu i odpalili ten miernik. Ten miernik pokazałby naturalny poziom tła, czyli on by pokazał absolutne 0,0, więc musielibyśmy użyć bardziej czułego miernika i pokazałby 1 miliardową wata na metr kwadrat, albo nawet jeszcze większą wartość. To promieniowanie nie występuje w przyrodzie. My wprowadziliśmy je. Tutaj dobrze by było a propos tej edukacji, ponieważ jest sporo różnych wystąpień fachowców. I warto by było, gdyby właśnie wzajemnie się mijać, jak była konferencja w Krakowie, którą filmowaliśmy rok temu, to wszystkie wystąpienia, łącznie z szefem NIK-u, było bardzo znaczące, bo on pokazywał, że przede wszystkim... Drugie międzynarodowe forum dotyczące... Ale to jest smogu. I tam na przykład myśmy wszystko sfilmowali i wszystkie wystąpienia i wykłady, w tym naukowcu z Francji, są tam po prostu pomieszczone u nas na naszym koncie YouTube. Oczywiście tych wystąpień jest gdzieś ludzie więcej, ale te konferencje, które się odbywały, nie byliśmy na tej, przegapiliśmy, która była w tym roku. W każdym bądź razie to też jest źródło, bo jak występuje jakiś naukowiec czy osoba z tytułami profesorskimi rzeczywiście i mówi o tych zagrożeniach, Francuzi to robili, problem badania. Jeżeli na przykład odesiecie do kogoś, kto jest dyrektorem szkoły i oni, to jest tłumaczone było oczywiście, i on sobie się słucha, że ten gość czy z tytułami mówi o czymś, co u nas w ogóle się nie zająknie. Bo u nas mało osób z tytułami naukowymi, którzy znają się na tych tematach, w ogóle mówi w taki sposób, jak to słyszymy, jak zrozumienie tę sytuację. Więc każdy, kto się pojawia, ma kwalifikacje i odważa się mówić, że nas jak skarb, tak? Aż mając kompetencje, wychodzi poza szereg i mówi, jak jest naprawdę. Więc ludzie w systemie po prostu nieco się nadają, że skupamy, nie wiem, jak działa system. To jest olbrzymia opresja. Uważam, że jeszcze jak to 5G będzie, tutaj jesteśmy tak bombardowani tymi wszystkimi rozwiązaniami na każdym szczeblu, że jeżeli się teraz nie dokona oddolny jakiś taki ruch oporu, to naprawdę 10-15 lat i będziemy już całkowicie umysłowo otępiali i według mnie to będzie już ta populacja do końca. No i są fizyczne aspekty takie bezpośrednie, to jest krótkowzroczność. Tak, jak szybko ponieważ... Tak, dosłowna krótkowzroczność. Otóż te kraje, które sobie szybko wprowadziły te technologie, istnieje bardzo duża korelacja. Tylko popatrzmy, to nie są badania takie, że, bo te zjawiska, tak jak tutaj mnie pytał ktoś, jak jest z tymi masztami, czy one szkodzą? No to słuchajcie, jak to zbadać? Otóż oczywiście można się znęcać nad szczurami i myszami i zrobić z nimi prawie wszystko. Natomiast nam chodzi o ludzi. Te badania zajmują czas. Czyli dla przykładu w Niemczech lekarze, środowisko lekarskie umówiło się, że będzie prowadzić statystykę nowotworową wśród ludzi wokół masztu, nowo postawionego wówczas, i poza masztami. To jest tak zwane Nailer Studie, czyli studium z miasta Nailer w Niemczech. Ono jest ogólnie dostępne. Przez pierwsze 5 lat poziom nowotworów gdzieś tam i koło masztów, do 300 metrów koło masztów i tam w odległości, był mniej więcej zbliżony. Ale po 5 latach nagle się okazało, że dynamika nowotworowa w pobliżu masztów zapikowała, prawda? Czyli to zajmuje czas i powinno być rozpatrywane statystycznie. Czyli to nie jest tak, że burmistrz wychodzi rumiany, uśmiechnie i mówi, patrzcie, ja już tu jestem 7 lat.
jest mi po prostu fantastycznie. I do widzenia, bo tu trzeba statystykę wziąć, prawda? Kuba, biorąc pod uwagę to, jakie są wskaźniki w Skiernicach, to być może jest odpowiedź z twojej kondycji Dudkiewicza. Ja się obawiam, że tam nie Dudkiewicz i Rejcy siedzą na SPC jak najwięcej czasu, tylko urzędnicy po prostu. Co może się również przekładać na administrowanie miasta oczywiście. Pytanie do Was zadamy takie, w jaki sposób, ponieważ zbliża się ten termin, kiedy miasto zakończy dyskusję na tą strategię, tak? Tak, tak. Jakieś, sami jesteśmy ciekawi, bo można by było jeszcze, ktoś mówił o NTV, jakieś z Waszej strony sygnały czy wypowiedzi bliżej tego terminu, poza tym, że tu będzie reporter, który robimy swoje tam jeszcze inne rzeczy, to by można było zobaczyć, czy wy to pomieścić tę informację do tych rejestrów, tak? Czy do urzędników, czy macie jakiś plan, czy jakiś kontakt. Jedno już odniesienie tak naprawdę do tej strategii zostało przygotowane na grupie Zieleń Wrocławska, nie wiem, czy byście czytali. Tam jest już dużo, bardzo dużo uwag i można to czytać i dopisywać cały czas swoje rzeczy. Natomiast może być, że ten temat w ogóle się jeszcze tam nie pojawił. Co? To są różne obszary, jeśli chodzi o... Tak, no jest bardzo dużo obszarów. To jest tych elementów. Więc wydaje mi się, znając, prawdę mówiąc, odniesienia w urzędzie, że lepiej przygotować osobne uwagi z tego tematu, bo z kolei jak przygotowywaliśmy do urzędu petycję dotyczącą naszego osiedla i podpisało ją tam 70 osób, to ja dostałam odpowiedzi, no nie było w ogóle zainteresowania, bo wpłynęła tylko jedna petycja. Więc lepiej chyba złożyć tak naprawdę 700 pojedynczych. 700 pojedynczych uwag, czyli tutaj jakąś pulę wniosków, propozycji dotyczących na przykład promieniowania, a tam osobno dotyczącą innych tematów. I mam nadzieję, że są jeszcze inne projekty, ja nie wiem, które pracują nad tą strategią. Myślę, że też dobrze by było podkreślić tą koncentrację promieniowania w Skiernicach, bo to też przemawia urzędnikom od razu do wyobraźni, że problem dotyczy ich przede wszystkim, ponieważ jest to... Jeszcze pewne... ich i też turystów, no bo jednak... Że oni przebywają stosunkowo krótko i tak dalej. Tak, słuchajcie, koszula bliska ciału jest. Tak, koszula bliska ciału i tutaj. A w momencie, w którym oni podejmą jakieś środki, żeby zmniejszyć jednak tą skalę tego promieniowania, no to już jest, prawda, do czego się odnosić, bo jeżeli oni sobie zmniejszyli, no to można żądać tego także... I dzieci szkoły. No i to szkoła. Ja miałabym też taką prośbę. Prowadzę na Facebook taką stronę na Wanaderze i ja bym bardzo chętnie umieściła taką króciutką wypowiedź już podsumowującą, prawdę mówiąc. Ja mam pewną, jeżeli my zrobimy teraz też jeszcze studio, na spokojnie montaż całego wyprawy, z tym możecie przenikować.